meterko między terminalami w Houston, Texas. Maja, jak się z tym czujesz? Świetnie. Maja czuje się świetnie. Ja też się czuję świetnie, kiedy Maja czuje się świetnie. Pozdrawiam. Jedziemy zjeść, dlatego czujemy się świetnie. I to jest przystawka, trochę nas... po prostu troszkę nas przerosła. Mówili, że w Teksasie wszystko jest wielkie. No siema. Po jedzeniu w Houston. W samo centrum miasta. Jakieś miejsce znaleźliśmy. The Moonshiners. Wracamy powoli na samolot. Zatrzymamy go za o 7, czyli 8 godzin. Za 8 godzin mamy samolot. O, aferka znowu. Przejdziemy się jeszcze kawałek po mieście, idziemy na autobus powrotny na lotnisko. Tutaj mamy takeawaya, wzięliśmy. Takeawaya takiego jakby, nie wiem, on by mógł być całym daniem dla kogoś, dla dwóch osób. Kolosalne porcje, kolosalne centrum, duże miasto. Dron widzę, krąży policyjny. Pobudka, Houston, Texas. Przed chwilą pani afroamerykanka spytała mnie, ile mam lat. Ja powiedziałam jej, że mam 25, to powiedziała... I ogólnie według niej nie miałam chyba 16, tak? Ile miałaś? Według ona powiedziała, że 14. No właśnie. I jeszcze w międzyczasie kazała ci zdejmować buty i to już ci w ogóle skonfundowało. Śpioszka. Akcent teksański, no proszę państwa, nie było lekko, ale jesteśmy. Okay. Mamy swój takeaway i jedziemy dalej. Hello. Są dwie, jedna czarna, jedna brązowa. Ale wielka, ja taki, to nie jest wiewiórka, ja tego się ja nie widziałem. Wiewiórka, wiewiórka. Taka wielka? Latają codziennie. Zima w Calgary. Minus 6, śnieżek, elegancko. Tu mieszka moja cioteczka i babcia. Tu jest Majeczka. No nie zdążyliśmy się umyć, tylko wyszliśmy, żeby kupić babci prezent. I jedziemy na zakupy babci prezent kupić. A wczoraj zapomnieliśmy tego aparatu, dlatego że dzień wcześniej się porobiliśmy. Tak. Okay, Agasha. All right, okay, bye bye. No co, jedziemy z Kanady. Minus 12.
Odczuwałem na minus 21 podobno w wietrze. Lecimy do New York. Dzień dobry, 28 jest dzień listopadowy. Czwartek miesiąca, czyli Święto Dziękczynienia. Idziemy na paradę pod Macy's, tam się ustawiliśmy z ziomalem i przejdziemy w stronę parady, żeby znaleźć jakieś miejsce, żeby ją sobie obejrzeć. Pozdrawiamy. Ale jacy jesteśmy w ogóle zmeczowani? Wszyscy są all red. Wszyscy na czerwono. Czwartek. A widzicie ją? No jest, przecież przeszło. Cześć, hej. Dzień dobry. Cześć. No i jak Majeczka? Co, śmiesznie. Tak? A jesteśmy tu jakąś mniejszością. Mam wrażenie, że to wszyscy jakoś po rodzinie przychodzą. Po jedzeniu dotarliśmy na Harlem. Idziemy zobaczyć... Jest strasznie zimno. Wieje to, no. Idziemy zobaczyć graffiti z Bigelem. Jest właśnie człowiek, który powrócił z Black Friday, znaczy przed Black Friday. No to już jest Black Friday weekend. No i co kupiłeś? No grałem sprzed miesiąca, stówka. Tutaj dla narodzinki taki prezent, bo młody jest zajrany na sklepie. To 100... dwie stówki. Do 240 Ultimate Ears. To jest chyba od Logitech jakaś podspółka, taki głośniczek. No i uwaga, uwaga, zegarek. No, trochę się czuję taki, że wydałem więcej niż chciałem i czuję się jakby ktoś mnie ogłupił po prostu. Ale prawda jest taka, że marzyłem o takim zegarku. Dużo mówił o zegarku, to muszę przyznać. Święto Dziękczynienia w Nowym Jorku. Chce pani coś powiedzieć? Tak, jesteśmy na Chinatown, który sąsiaduje z Little Italy. Nawet tak szybciej sąsiaduje, niż nam się wydawało. No i w zasadzie tu nie ma nic jakiegoś super ciekawego, ale fajnie sobie zobaczyć. Ja bym jakiś bao mógł ewentualnie sieknąć kanapeczkę. Tutaj mamy taki przykład imigranckiego chłopca, który zbiera napiwki. Check it number eight. Check it number eight. Some are almost done, so that's a hell of a deal, okay? Takie smaki trochę jak w tym Singapurze, że to jest takie swojskie. No i co? No dla mnie super. Więcej? Taka jakby cała krewetka, nie jakaś zmielona. Mam wrażenie. Przebijam się. Czas jest słodki, tak jakby. Myślenia po jedzonku? Też życie. Jest Nobelon.
tam nagrałaś, dziewczynko? Nagrałam się, no to się udało, czy jakaś promocja albo jakieś coś w rodzaju za darmo, ale nie. To jest kolejka do dotknięcia jaj byka. Chyba jest coś takiego, że jak się dotknie jaj tego byka, to jakieś szczęście czy coś, więc sobie nie będziemy czekać do jakiegoś zdjęcia stosownego, tylko po prostu dotkniemy tych jaj i idziemy. Idź. I chyba ma padać śnieg. Ogólnie pada. Nie. Jesteśmy w Central Parku, jakby coś. Nie jest to jakiś najprzyjemniejszy spacer na świecie, ale mimo wszystko fajnie. Ale ja to jestem taka zadaniowa na wakacjach. Trzeba to zrobić i tyle. Tak? I nieważne, czy wszystko, czy nie. Nasz pierwszy pobyt w dajnerze. No co, beznadziejnie jedzenie. Tak, jedzie. Tak, suchy kurczak, przypalony kotlet, jakiś dajner chyba meksykański albo kubański. W ogóle przychodzą tu ludzie, więc im tu pewnie smakuje, no ale no nie mam. Mam wrażenie, że ludzie mają różne smaki. Chili cheese. Frytki. Próby. Dostałeś taką kartkę na wejściu. Potem trzeba... Jak ktoś tam pozna sobie. Coś takiego dostajemy i jak wychodzimy, to płacimy.
Podziemia na Brooklyn Beach, czyli most brooklijski po polsku, który znajduje się tam. Powiedziała to pani w stylu Magdy Gessler. Proszę się teraz piruet obrócić i pokazać. Dumbo to jest to miejsce, to nie tylko ten view. Masz pokierpić po angielsku. Ona już mówi po angielsku, wiecie? Ona już amerykańskim łamanem. Już chyba już wstaje i zamieszkam na Greenpoint. Lekko ponad 3 tygodnie w Ameryce i już mówi, wiesz, tu jest taki view, a tam jest kierpić. A tam jest bridge. Ale okazało się, że otwierał dopiero trzeciej. Zaczęłam wulgarnie i emocjonalnie krzyczeć. Jednakże przechodząc tędy, łącząc się z internetem, zobaczyliśmy, że zmiana spieca ma... Niestety Michał się przerwał, bo pani nas zawołała do stolika, nie wiedzieć czemu. Myślałam, że kontynuuję nagrywanie mojego wywodu na temat pizzy. Czyli tak, tutaj przychodząc obok, podłapaliśmy pipi i zobaczyliśmy, że Juliana Spica, która jest parę metrów dalej, ma jeszcze lepsze oceny niż kolejki, więc tu po prostu przyszliśmy. I myślę, że to będzie bardzo dobry zbieg okoliczności i splot zdarzeń. Cokolwiek to znaczy. Wygląda trochę jak milczy. Mamy reakcję. Tak, mamy brać z jajecznicą na bekonie w środku. Pokaż do kamery. Styli. Ogólnie... Mac and cheese. Jajka po benedyktyńsku z łososiem na plackach ziemniaczanych z owocami. Ogólnie jesteśmy w Bezdelce, w ukraińskiej knajpie. Ogólnie to tak, wracam do domu. To nie było koniec przygód. To jest bardzo... nie było takie proste. To tak, pojechaliśmy, mieliśmy lecieć z JFK. Pojechaliśmy na JFK, wysiadamy tam. I okazuje się, że lot jest... Odwołany. No i ogólnie, no to my szybko wtedy z tego miejsca pozdrawiam Ole. Oraz Witaliego, albo Witalia, jakbyś nie wiem, czy Witalia, albo Witaliego. Piszcie w komentarzach prawną odmianę. I dzwonimy, żeby jeszcze nie odjeżdżali, bo w zasadzie to my musimy się dostać. Musimy się dostać na JFK. Do Newark. A sorry, z JFK do Newark. Oni na szczęście jeszcze daleko nie dojechali, zawrócili po nas. A ten lot z Newarku był godzinę później. Godzinę później, więc po prostu on włączył jakieś takie... Tak, z Witalii włączył Nitro. Nitro, tak to się nazywa. Nie no, jechał jak typowy Europejczyk z Europy Centralno-Wschodniej, czyli zapierdalał jak trzeba, Need for Speed. Tak jak wszyscy Amerykanie jadą 5 do 10 mil na godzinę więcej niż ograniczenie. Musimy odpocząć. Dobra, long story short. Nie umiesz long story short. Ty
ty teraz to przedłużasz. Witalij zawinął, przyjechał po nas, zawiózł nas tam. Powiedział, że zawiezie nas do centrum, bo on ma do pracy, tak? Ale w międzyczasie stwierdził, że jednak nas zawiezie. I udało się tutaj przyjechać. Oczywiście na miejscu co? Overbooking, minus 8 na locie. No i się okazuje, moi drodzy, że nie ma miejsca. Ale no, prawdopodobnie polecimy. Mamy bilety. No, jeżeli samolot się teraz tfu, nie popisuje, to wydano nam boarding pasy z miejscami i o dziwo mamy obok siebie. No i co? No i kolejna przygoda. Bardzo dobrze, że był Witalij. I gdyby nie Witalij, to byśmy musieli na taksę wydać tak naprawdę. To moje serce by bardzo krwawiło wtedy, bo to po forse. No ogólnie wszystko załatwiliśmy mniej więcej w telefonie, w samochodzie, jadąc na drugie lotnisko. No. Tak. Tak to wygląda. Ale się uda. Ja to sobie trochę tłumaczę, że dobrą karmę zebrałem. Bo wziąłem kolejną za torbę. Nie no, po prostu trochę szczęścia, trochę zamieszania. Dobra, koniec. Portland, elegancko. Narka. Idziemy do domu. Mam nadzieję.